Zacznijmy w takim razie od bilansu cieplnego i od wykresu. Będzie temperatura w stopniach Celsjusza, a tu będzie ilość ciepła na jednostkę masy, czyli to będzie joule na kilogram. I teraz zaznaczmy sobie dla wody charakterystyczne temperatury. Niech tu będzie 0 stopni, 100 stopni. I weźmy na razie pod uwagę taki przypadek, że mamy, powiedzmy, garnek, który nastawiamy na stały ogień. Ilość ciepła dopływającego w czasie jest stała. I teraz do tego garnka, powiedzmy, wyciągamy z zamrażarki, która ma temperaturę minus 27 stopni Celsjusza, kawałek lodu, kostkę lodu. Niech ta kostka ma masę m lodu równa 7 kg. No i ogrzewamy ten lód i patrzymy, co się po kolei dzieje. Dobrze, to tak. Czyli zaczynamy na tym naszym wykresie od minus 27 stopni. I teraz, żeby ogrzać ten kilogram lodu o każdy jeden stopień, to potrzeba tyle samo energii jest potrzebne do tego, żeby go ogrzać od minus 27 do minus 26 stopni, co od na przykład minus 5 stopni do minus 4. Czyli co każdy stopień, ilość energii, którą należy ogrzać tą masę lodu, jest taka sama i tą wielkość z tym stowarzyszoną nazywamy ciepłem właściwym. Ciepło właściwe i tu będzie lodu. I co ono będzie reprezentować? To będzie ilość ciepła, jaką należy dostarczyć na jednostkę masy, żeby ogrzać ciało o jakąś różnicę temperatur. Czyli jak sobie przekształcimy ten wzór do Q równa się, czyli Q równa się ciepło właściwe razy masa razy różnica temperatur. Dlaczego to będzie użyteczne? Jeżeli weźmy sobie tabelę ciepło właściwe. Tu mamy po prawej i teraz każda substancja ma jakieś swoje indywidualne ciepło właściwe. No i tak woda ma, warto pamiętać akurat to dla wody, to jest 4200 joule na kilogram razy Kelvin. Ciepło właściwe lodu to było 2100 joule na kilogram razy Kelvin. Czyli tyle joule trzeba dostarczyć jednemu kilogramowi tej substancji, aby ogrzać ją o 1 Kelvin. 1 Kelvin jest liczbowo odpowiadający jednemu Celsjuszowi, no, czyli to po prostu będzie ilość, stąd możemy sobie policzyć, podstawiając to ciepło właściwe razy masa tego lodu, razy zmiana temperatury, jaką chcemy osiągnąć, ile ciepła należy dostarczyć. Więc my tutaj ogrzewamy sobie ten lód do temperatury 0 stopni. I teraz co się dzieje z lodem w temperaturze 0 stopni? Lód w temperaturze 0 stopni. Topniej, tak. I tutaj zakładamy, że wymiana ciepła między tym lodem a garnkiem jest bardzo dobra. To znaczy nie zakładamy tutaj jakiegoś nierówności w rozprowadzeniu ciepła. O co chodzi? No o to, że... Bo teraz co się zacznie dziać, jak ten lód osiągnie temperaturę 0 stopni? No zacznie się, powiemy, topić i teraz zacznie się przejście fazowe ze stanu stałego do stanu ciekłego. Czyli na wykresie to będzie taki płaski odcinek, no bo dostarczamy ciepło, tak, ale nie zwiększa się nam temperatura, czyli na tej osi nie idziemy w górę. Widzimy? W tym punkcie początkowym tu mamy w 100% jeszcze lód, a w tym punkcie końcowym już mamy w 100% wodę. Czyli to jest jak taki pasek progresu, nie? Dobra. I tu mamy już wodę. I teraz, po drodze mamy jakąś mieszaninę, ale uwaga, ta mieszanina, jaką ma zawsze temperaturę? Jakie będziemy gdzieś w tym punkcie? 0 stopni. Tak, dlaczego? Możemy zapytać, dlaczego nie będzie miała innej temperatury? No bo jeżeli ten lód się częściowo chociażby roztopi, to nawet jeżeli garnek ogrzeje tą wodę, to ta woda zaraz odda to ciepło lodowi i tym samym ten lód się coraz bardziej stopi. Bo zakładamy, że wymiana ciepła jest tutaj dobra, tak? Nie zakładamy dysproporcji. Oczywiście w realnym przypadku, jak nastawisz mocny gaz, tak? No to może być tak, że tutaj przy ściankach to ona już zacznie się ogrzewać mocno, a tutaj przy lodzie, no to będzie gradient temperatury, nie? Będzie tam, to nie będzie jednorodne, ale na razie zakładamy tutaj, że jest jednorodne, że to nie jest gwałtowne ogrzewanie. Dobrze, dlaczego, można zapytać jeszcze, dlaczego w ogóle, skąd przejście fazowe i jak się to ma do ciepła? Otóż lód jest ciałem stałym. Ciało stałe się charakteryzuje tym, że te cząsteczki, atomy względem siebie, te cząsteczki, z których jest zbudowane ciało stałe, nie mogą się względem siebie poruszać. Tworzą jakąś tam strukturę.
No bo gdyby mogło się poruszać, no to byśmy mogli to ciało, byłoby jak taka guma, jak taka plastelina. No a że jest ciałem stałym, no to nie mogą się poruszać, mają taką zwartą budowę. Teraz w momencie, gdy przechodzą fazowo do stanu ciekłego, to każdą jedną taką cząsteczkę musimy z tego stanu wyrwać. Czyli ona jest, można powiedzieć, w stanie mniej uporządkowanym i my dostarczamy de facto energię na każdą cząsteczkę, żeby ją odseparować od siebie. Ale że tych cząsteczek jest bardzo dużo, bo przypomnijmy, w jednym gramie substancji jest około 10 do 23 cząstek. Nie, oczywiście zależy od substancji, ale tak z grubsza. Więc trzeba w sumie bardzo dużo tego ciepła dostarczyć. No i tutaj mamy wielkość charakterystyczną dla takiego przejścia fazowego. To jest, mówimy, ciepło topnienia. Ciepło topnienia może być też ciepło zamarzania albo krzepnięcia. Bo ciepło topnienia to mamy na myśli w tą stronę, a ciepło zamarzania albo krzepnięcia to mamy na myśli w tą stronę. One są liczbowo równe, tu nie ma znaczenia. W tą stronę czy w tą stronę to jest tyle samo. No i dla wody wynosi tyle, no czyli całkiem sporo, 344 kJ na kilogram. I zwróć uwagę, tutaj nie ma zmiany temperatury, tu nie ma Kelwina. No dlaczego nie ma Kelwina? No bo po prostu tu nie dochodzi do zmiany temperatury. Tu tylko każdy kilogram tej substancji musimy mu dostarczyć ciepła do tego, żeby on przeszedł z jednego stanu do drugiego. Dostarczyć albo gdybyśmy w drugą stronę szli, to zabrać z niego tyle ciepła. Tutaj wzór na ciepło topnienia to będzie ilość ciepła, które należy dostarczyć na jednostkę masy. Czyli też jak to przekształcimy, to Q to jest ciepło topnienia razy masa. No i dobra, czyli po tym jak już to ciało nam stopnieje i dostarczymy tyle tego ciepła, to jesteśmy w tym punkcie, mamy 100% wody i co się dalej dzieje? No dalej ogrzewamy sobie tą już teraz w 100% wodę, no i idziemy do 100 stopni, czyli do tego punktu. I tutaj wartość charakterystyczna z tym, no to jest ciepło właściwe po prostu wody, czyli to jest to ciepło właściwe 4200. Ogrzewamy, dostarczamy jej ileś tam ciepła, no i mamy w końcu wodę o temperaturze 100 stopni. No i co się zaczyna znowu dziać w 100 stopniach? No zaczyna, woda zaczyna co robić? No tutaj to wrzeć. Tak, czyli tu mamy w 100% jeszcze ciecz, a tu już mamy w 100% parę. No i dalej, gdybyśmy ogrzewali, to byśmy ogrzewali jeszcze parę. Dobra. No ale w garnku ciężko byłoby tą parę zgromadzić jeszcze, zwłaszcza już pod normalnym ciśnieniem, więc raczej, no ale też byśmy mieli oczywiście jakieś charakterystyczne ciepło właściwe. No i teraz, to wypłaszczenie tutaj też jest stowarzyszone, ale tym razem z ciepłem już parowania. Ile ono wynosi? Mamy tabelę i dla wody to jest, zwróćmy uwagę, 2257, ale to są kilojoule na kilogram. Czyli widać, że tego ciepła jest potrzebne znacznie więcej niż do ogrzania. No może to nawet znasz tak z codziennego doświadczenia. No zwykle, żeby zagotować wodę w garnku, no to potrzeba tam kilka minut, nie? Ale że żeby ta woda wyparowała ci w garnku, no to trzeba już dłużej, to z pół godziny byś musiał czekać, nie? No bo zwróć uwagę, tu jest kilojoule, tak? Kilo, czyli razy 1000 jest jeszcze, a tam było 4200 dżuli samych. Czyli znacznie i tym samym to jest energia, która jest potrzebna do tego, żeby jak te cząstki są w takim luźnym stanie uporządkowania, znaczy w miarę luźnym, no są cieczą, mogą się względem siebie przemieszczać, to jest energia stowarzyszona, żeby każdą z tych cząstek oderwać od tego stanu uporządkowania i tym samym, żeby ta cząstka stała się już wolną cząstką, czyli po prostu gazem. No i że każdą z tych cząstek musimy tak wyrwać, no to to sumarycznie daje całkiem duże ciepło. Tutaj też wartością taką z perspektywy grupy cząstek, no to jest też ciepło molowe, czyli ilość ciepła, którą należy dostarczyć nie na kilogram, ale na mol substancji. No, ale na razie będziemy tylko używać tych na kilogram. Masa to też jest ilość materii. Dobra, to czejmy? Tak. Dobra, i jak będzie wyglądał bilans cieplny? Weźmy sobie jeszcze raz ten nasz wykresik. Weźmy takie zadanie, że załóżmy, że mamy wodę o temperaturze 100 stopni i mieszamy ją z tym lodem o temperaturze minus 27 stopni w jednym garnku, w jednym naczyniu. I pytanie, jaka temperatura równowagi jakaś się tu nam ustali? Ile ona będzie wynosić?
Powiedzmy, że bierzemy 1 kg wody w temperaturze 100 stopni i żeby może tu nie było na razie wątpliwości, gdzie się tu zatrzymamy, to bierzemy tylko 100 gram lodu, czyli 0,1 kg lodu o temperaturze minus 27 stopni. Jaka będzie temperatura równowagi? No więc jak to policzyć? No tutaj zakładamy tak. No po pierwsze nie mamy wymiany ciepła poza tymi dwoma substancjami, czyli wkładamy je do naczynia albo tak zwanego kalorymetru, które jest odizolowane od otoczenia, czyli nie bierzemy pod uwagę strat ciepła do otoczenia, tylko że te ciała wymieniają ciepło między sobą, czyli mamy tutaj ten lód i zalewamy to wrzątkiem. I teraz lód powiemy, że pobiera ciepło, czyli tym samym, no bo temperatura to są drgania cząsteczek, czyli ta drgająca bardziej woda zaczyna przekazywać te drgania lodowi, on się zaczyna ogrzewać i potem zaczyna się jego przejście fazowe aż do temperatury równowagi. I tym samym oba po dłuższym czasie, po powiedzmy 15 minutach, wyrównują temperaturę, czyli to by była temperatura, którą zmierzymy po tam jakimś czasie. No i teraz zasadniczą tutaj równaniem jest to, że ilość ciepła pobranego przez lód jest równa ilości ciepła oddanego przez wodę. Czyli to będzie równanie, które będzie służyło nam do bilansu, stąd bilans ciepła, nie? Bilans. No bo coś musi się równać czemu, no to równa się to. No i teraz jak rozpisać sobie to? No możemy sobie tu podzielić na... Dobrze jest właśnie narysować sobie w takich zadaniach ten wykres. No i podzielić sobie to na segmenty. Czyli tak, ja będę miał tutaj segment dla lodu, powiedzmy nazwę go Q1. Potem będę miał segment dla topniejącego już lodu, czyli Q2. I potem będę miał segment do dojścia do tej temperatury równowagi, jakiś Q3. A z drugiej strony równania będę miał tą wodę, która nam się ochładza, czyli powiedzmy, że to niech to będzie Q4. No i w tym moim bilansie te wszystkie ciepła, to będzie to moje ciepło pobrane, a to moje ciepło Q4, to będzie ciepło oddane. Czyli na razie sobie to po prostu tak rozpiszę z tych moich Q, czyli Q1 plus Q2 plus Q3, to jest Q4, takie nazwa. No i teraz zadaniem jest to, żeby rozpisać każde z Q. Jak je rozpisać? No, z tych wzorów, czyli będzie nas interesował ten wzór i ten wzór. Nie? To jest ogólny wzór z ciepłem właściwym, czyli jak zmienia się temperatura, a to jest jak coś topnieje albo krzepnie. Q1 rozpiszę sobie, czyli to będzie to ciepło, czyli to będzie masa mojego lodu razy, popatrzę się na ten wzór, razy ciepło właściwe lodu, razy i tu będzie różnica temperatur, czyli to będzie o 27 stopni. Czyli ja mogę sobie od razu wpisać tu po prostu razy 27. Dalej, plus Q2, no Q2 to będzie ilość ciepła stowarzyszona z przejściem fazowym, czyli to będzie ten wzór. Czyli to będzie ciepło topnienia razy, no i tu uwaga, masa wciąż tego mojego lodu. No bo to jest lód, który przechodzi teraz fazowo. Dalej, Q3 to będzie ogrzewanie wody, czyli to będzie ciepło właściwe wody razy, i tu będzie, zwróć uwagę, czy wciąż będzie masa lodu, to nie będzie masa wody, bo my teraz ogrzewamy tą część wody, która przeszła nam do stanu ciekłego. Ona tam w środku, ona się co prawda wymieszała, ale to jest ta część, która się roztopiła. Nie? Gdybyśmy ją zabarwili, to by była ta zabarwiona część. Czyli to by było ciepło właściwe wody razy masa wciąż lodu razy i tu będzie zmiana temperatury. No to będzie od zera do temperatury równowagi, czyli po prostu, bo to będzie bezwzględna różnica, czyli bez znaku. Znaku tu nie uwzględniamy. Dlaczego? Bo to by nam dało minus w tym równaniu bilansowym. A tego byśmy nie chcieli, bo sumujemy te wszystkie ciepła ze sobą, nie? Czyli to jest delta T, czyli po prostu możemy rozumieć jako bezwzględną różnicę temperatur. Teraz Q4. Q4 no to będzie woda o temperaturze 100 stopni, która oddaje ciepło lodowi. Czyli to będzie ciepło właściwe wody razy i tu będzie masa tej wody razy i tu będzie różnica temperatur od, no idziemy od 100 do TR, nie? Czyli 100 minus TR. Czyli rozpisałem sobie to moje równanie, uwzględniając te wszystkie wzory, te dwa. Czyli tak, Q1 to było
To był ten fragment, nie? Czyli ciepło właściwe lodu razy masa lodu razy zmiana temperatury, czyli 27 stopni. Potem mieliśmy Q2, czyli ciepło topnienia lodu razy masa lodu. A potem mieliśmy już ten fragment lodu, który się stopił do postaci wody, czyli ciepło właściwe wody razy wciąż masa tego lodu i razy różnica temperatur, czyli po prostu TR. A po drugiej stronie mamy ciepło właściwe wody razy, no bo to jest ta oddająca woda, ciepło właściwe wody razy masa wody razy, i tu jest od 100, idziemy do temperatury. No i teraz naszym zadaniem jest przekształcić to równanie w taki sposób, żeby dostać TR, czyli musimy przekształcić do TR równa się. No to jak to zrobić? Przekładamy sobie wszystkie człony z TR-em na jedną stronę, a wszystko pozostałe na drugą. Tutaj też można by to przemnożyć, to razy to, ten znak to razy to, no bo tutaj w dwóch miejscach się to pojawia, także od tego zacznę. Dobra, to przemnożyłem sobie, no i teraz podkreślam sobie, żeby się nie pogubić, te człony, gdzie mam TR, czyli to i to. To wyrzucę tam, to wyrzucę tam. Dobra, czyli mam coś takiego. No i stąd mam TR po jednej stronie, czyli TR-a mogę wyrzucić przed nawias. No i jak mam przed nawiasem, to mogę przez ten cały nawias tu podzielić. Mogę jeszcze jak minusa wyłączę przed nawias, to tu mi się na górze pozmieniają znaki. No i dobra, mamy równanie na TR. Teraz trzeba wszystko podstawić. Chcesz podstawić? Dobra, no to... Czyli tu będzie co? Minus... Minus masa lodu. Wszystko w podstawowych jednostkach, czyli uważać na kilojoule przede wszystkim, albo na gramy. Jeżeli wszystko byłoby w gramach, to wtedy jak liczymy temperaturę, to gramy się skrócą. Lepiej zawsze zamienić sobie na podstawowe jednostki. Dobra, stopni Celsjusza na Kelwiny nie trzeba, nie można, bo to jest różnica temperatur, więc różnica temperatur jest taka sama w Kelwinach czy w Celsjuszach. Dobra, czyli ciepło właściwe lodu to było... 200. Tu można by jeszcze ciepło właściwe wyrzucić przed nawias. Gdyby nam ta temperatura wyszła na przykład ujemna, no to znaczyłoby to, że musimy uwzględnić, że temperatura równowagi jest poniżej zera, czyli że tam w bilansie ten płaski fragment jest, że to przechodzi do postaci ciała stałego, czyli do postaci lodu, czyli ten fragment będzie po drugiej stronie równania, albo się mogą jeszcze gdzieś tu po drodze spotkać w zerze stopni, nie? No to wtedy trzeba tak wybilansować, że część spotykają się gdzieś w jakiejś, że są jakąś mieszaniną. Może też tak być. No dobra, ale to nie wszystko teraz naraz. To spróbuj to policzyć, ile to będzie. 82,22. Tak, no i to będzie już ta temperatura równowagi, czyli to będzie ta stopnia w Celsjusza. Nie? To będzie, gdzie się znajdziemy po wyrównaniu tego wszystkiego. Dobra, przejmę, jak to trzeba? Tak. Okej, okay, czyli musimy określić, co pobiera ciepło, co dostarcza ciepło i tak dalej. Pojemność cieplna, czyli jeżeli mamy jakąś ustaloną wielkość substancji, no to jest ilość ciepła, które dostarczamy przy jakiejś różnicy temperatur, to koresponduje z jego pojemnością cieplną. Zwróć uwagę, że tu nie ma jedynie masy. Ciepło właściwe to było Q przez M delta T. Jak sobie przemnożę przez M, czyli ciepło właściwe razy masa tej substancji, to jest Q przez delta T. Czyli to ciepło właściwe razy masa tego ciała koresponduje z ilością energii, którą trzeba dostarczyć do tego, żeby zmienić różnicę temperatur. To działa w obie strony, czyli na przykład jeżeli mamy powiedzmy grzejnik żeliwny, który ma dużą pojemność wodną i dużą pojemność też cieplną z uwagi na materiał, no to tam trzeba dostarczyć dużo. Nie? Powiedzmy, że rozgrzewasz taki grzejnik do, nie wiem, 40 stopni Celsjusza. I teraz, a co w momencie, gdy zabraknie, gdy już nie będzie dostarczana gorąca woda o tej temperaturze, co się zacznie dziać? Zacznie stygnąć, nie ten grzejnik. Ale oczywiście ilość tego ciepła, które na początku trzeba dać do tego, żeby się rozgrzał, ilość tego ciepła, które potem odda, żeby się wychłodził, jest dokładnie sobie równa. Nie ma tu żadnych strat. Ponadto tutaj można też powiedzieć o częstym micie, jednym z częściej powtarzanym micie w budownictwie, jest to, że grzejniki wpływają na
wielkość rachunków za prąd. Znaczy, może to chodzić też o ogrzewanie niskotemperaturowe, na przykład przy piecu kondensacyjnym, no to wtedy wpływ może mieć. Ale ogólnie całość dom jako bryła jest przestrzenią ograniczoną przez no, jakąś tam izolację. Nie? Więc trzeba dostarczyć do domu jakąś ilość ciepła ku. I teraz ilość ciepła najczęściej jest realizowana przez właśnie grzejniki. I tutaj nie ma znaczenia to, jaki te grzejniki będą. Ważne jest, żeby to ciepło było w budynku. Oczywiście im więcej jest grzejników, czyli im większa jest powierzchnia tych grzejników, no to tym znaczy, że ta temperatura może być niższa do tego, żeby powietrze miało tam temperaturę przyzwoitą. Ale też można powiększyć grzejniki, a można lepiej odizolować budynek. Bo jeżeli lepiej odizolujesz budynek przy tej samej powierzchni grzejników, to okaże się, że zapotrzebowanie takiego budynku na energię zmaleje, no bo masz lepszą izolację. No i tym samym do tego, żeby zapewnić ogrzewanie, wystarczy niższa temperatura grzejników. Dobra, czujemy to? Tak. Aha, tu jednostka, no to joule na Kelvin po prostu. Czujemy? Tak. Dobrze, to wszystko w takim razie. Dziękuję Ci i do usłyszenia. Dziękuję.